mieszkamy, tam gdzie jemy razem, gdzie wspólnie spędzamy czas. Zaczynamy Przemysłowe Miasto Dzieci w Muzeum Techniki w Jaworzynie Śląskiej. Co w tym roku przygotowaliście? No, Miasto Dzieci odbywające się w tym roku to już po raz 9 w muzeum. Taką zupełnie nowością jest to, że ona się odbywa równolegle w 3 miejscach, w 3 takich przemysłowych miastach. Jedno miasto to jest Jaworzyna Śląska, najmniejsze z tych, natomiast 2 inne to są Katowice i Zabrze. W Zabrzu w kopalni Guido, a w Katowicach naszym drugim muzeum Walcowni. Tutaj jest to typowo kolejowe Miasto Dzieci, więc zawody są bardzo kolejowe, ale nie tylko, bo i wszystko to, co do zapewnienia funkcjonowania prawdziwego w mieście dzieci, czyli czy to kolejowej restauracji, ale też i artystycznych wrażeń, jak w studio wokalne. Te wszystkie zawody, ponad 30 zawodów działa. Dzieci pracują na 2 zmiany z przerwą obiadową. Dodatkowymi atrakcjami to są różne występy artystyczne dzieci. Następnie odbywa się aukcja, czyli dzieci mają szansę sprzedać to, co wyprodukowały. No i to jest jakby to. Ile dzieci w sumie bierze udział w projekcie? W tym roku do projektu zostało wybranych 150 dzieci. Są to dzieci z gminy Jaworzyna Śląska. Dowożone są one autobusami ze wszystkich wsi, 12 wiosek jaworzyńskich. Oprócz tego dzieci z miasta. Są to dzieci raczej wybrane takie, które nie mogą na co dzień mieć wakacji. A czego mogą się dzieci tutaj nauczyć? My stawiamy bardzo na to, żeby nauczyły się wartości, szanowania wartości pieniądza, szanowania pracy, pozyskania nowych umiejętności. Być może pomożemy tym niektórym dzieciom w wyborze przyszłego zawodu, ale tak naprawdę też oprócz tego to jest prosta potrzeba dla dzieci, czyli wypełnienie czasu podczas wakacji. Projekt kończy się w piątek. Co zaplanowaliście? W piątek odbędzie się tylko pierwsza zmiana pracy, a potem już zawsze tradycyjnie spotykamy się ze wszystkimi, dlatego że Miasto Dzieci to nie tylko dzieci, ale to też sponsorzy, to przyjaciele nasi. I my zawsze na koniec projektu spotykamy się ze wszystkimi przyjaciółmi Miasta Dzieci, czyli z tymi osobami dorosłymi, które umożliwiły powstanie tego Miasta Dzieci, bo zaznaczam, że jest to projekt bardzo charytatywny. I dziękujemy sobie przede wszystkim. Dziękujemy za organizację tego. Wręczamy dzieciom dyplomy, wolontariuszom. Dziękujemy i sponsorom. Na koniec oczywiście dzieci przygotowują ze wszystkich zawodów swoje prezentacje artystyczne. Po 20 minutach mi zabrakło siły, nie mogłem już chodzić, bo jest to bardzo wyczerpujące. Praca z marzakiem jest bardzo wyczerpująca.